najbiedniejsze indyki, jakie widziałem. Pewnie po jakichś paszach GMO. Albo jakiś, nie wiem, z jakimiś antybiotykami, sterydami. Kto wie, co jeszcze do tego się dodaje. Ja bym tych indyków nie jadł. Tutaj mamy, to są samce. Tamto czarne to są samice najprawdopodobniej, o ile się znam. Takie cuda później wychodzą, jak się stosuje te pasze GMO z antybiotykami, ze sterydami. Tyle. Tyle w temacie zdrowego mięsa. Nawet jakieś dziwne dźwięki wydają te indyki po tych paszach. Pewnie za dużo antybiotyków i im się odbija czy coś. Jesień jest niesamowita w tym roku. Jest pięknie, ciepło, przyjemnie. Można sobie z przyjemnością pośmigać po lasach. Super, super, super. No, w każdym razie dzisiaj jeszcze kilka słów na temat kółek, na temat systemu bezdętkowego, na temat tubelessów i jak to się sprawdza z perspektywy czasu. Bezdętki mam we wszystkich rowerach, wszystkie koła w gravelu, w szosie i w przełaju mam zalane mleczkiem. I muszę powiedzieć, że to rozwiązanie sprawdza się przewspaniale. Ludzie marudzą, że w tubelessach zapychają się wentylki, że to mleko się rozlewa i że to jest takie bebranie się. Słuchanie ludzi, słuchanie problemów, jakie ludzie sobie sami stwarzają, jest naprawdę bezsensem w tym przypadku. Lepiej po prostu spróbować na własnej skórze i przekonać się, że ten system jest naprawdę świetny. Teraz, jeżeli chodzi o przełaj, wiele osób oczywiście śmiga na szytkach i szytki są świetne, ale są rzeczywiście trudniejsze w utrzymaniu. Ja bym sam szytki nie wklejał na obręcz, nie podjąłbym się tego na pewno. Szytki są droższe, na pewno. Sam zastanawiałem się nad szytkami, wybierałem pomiędzy szytkami, a pomiędzy tym zestawem na mleczku i wybrałem finalnie tubelessy. Teraz, jeżeli chodzi o szytkę, to jest to potwierdzone, możecie sobie zobaczyć różne artykuły, możecie sobie zobaczyć różne vlogi. Szytki naprawdę nie dają aż tak wiele, dają minimalną może różnicę, minimalną, za którą trzeba zapłacić naprawdę dużo więcej, więc hej, według mnie system tubeless jest dużo lepszym rozwiązaniem, jeżeli nie jeździmy na poziomie mistrzostw świata, jeżeli nie zależy nam na jednej sekundzie na finiszu, jeżeli nie mamy swoich sponsorów, nie mamy swojego mechanika, który nam to wklei, który będzie się tym zajmował. Poza tym tubelessy są bardziej uniwersalne, łatwiej można sprzedać taki zestaw, bo kto jeździ na szytkach, można to sobie później przerzucić do gravela, jeżeli chcemy później pozbyć się tych kółek. Więc jeżeli chodzi o legendę o zapychających się wentylkach, to praktycznie mi się to nie zdarzyło. Jeden wentylek troszkę zaczął w szosie, zaczął wolniej wypuszczać powietrze i trudniej się nabija to koło, ale wystarczy wykręcić zaworek i wyczyścić go, wkręcić z powrotem i po problemie. Więc to nie jest problem. I cóż, i ja jestem bardzo zadowolony w ogóle z tych kółek. Są naprawdę mocne, są wręcz pancerne. Nie spodziewałem się, że obręcze karbonowe mogą tyle znieść, a tłukę je naprawdę porządnie. I cóż, toczą się świetnie. Nakleiłem sobie tutaj naklejkę. Nakleiłem tą naklejkę po to, żeby piasek nie dostawał mi się, bo pod tą naklejką jest dziurka. Jest ta dziurka do wylewania wody. I naklejka jest po to, żeby po prostu w sekcjach z głębokim piachem nie dostawał się do środka piasek. Po prostu. Zdarzyło mi się to kilka razy i później musiałem wysypywać ten piasek. To jest żmudną robotą. W każdym razie naklejeczka działa. I jeszcze jedna sprawa z tymi oponami, bo ktoś tam mówił, że te opony są chyba źle założone. One wyglądają, jakby były źle założone, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi.
o co chodzi? Ano, chodzi o to, że w tej oponie bieżnik jest taki o. Jest tak. I to są opony kierunkowe. O. I tutaj mamy... Tutaj mamy rotation, ok? I to jest... Najlepsze jest to, że jeżeli mamy tą oponę założoną z tyłu, powinniśmy ją założyć w tym kierunku. Jeżeli mamy tą oponę założoną z przodu, powinniśmy ją założyć w tym kierunku. Jak to sobie twórca opracował, nie wiem. Ale właśnie mam tak to zrobione. Czyli tył jest teoretycznie w drugą stronę, ale jest założony dobrze. Dlatego, że tutaj mamy direction, tył, w tą stronę. Direction, front, w tą stronę. To są oponki IRC, Serac, CX, tubeless. Bardzo dobrze się sprawdzają w przełaju. I finalnie wrzuciłem sobie koszyk tutaj z bidonem, z malutkim bidonem, bo jest naprawdę ciepło, jest piękna pogoda i trzeba pić